już następny. Oto pasterze, w dobroci serca we wszystko wierzą. Dali się podejść kłamstwom rokity, posiłek dali mu więc obfity i pozwolili mu przenocować, a ten ich przecież chce zamordować. Zaraz wstawać. Dobranoc, Maćku. Kubo.
niebo, dobranoc. I jak to mówią, cztery pły na noc. Nie dożyjecie, durnie, do rana. Noc ta ostatnia przez was przespana. Pora już piekło mi zawiadomić, że wszystko z planem, trzeba zadzwonić. Lucyfer prezent nam zafundował. Sieć komórkową w piekle zmajstrował. Jak tam z zasięgiem? No! Proszę, proszę, napiszę taniej, SMS za 2 grosze. Odwalił, nie, zły, popis, roki, ta. Poszło. Teraz coś dam wam, bracia, na spanie, by wam nie w głowie było wstawanie. Mam tu magiczną taką pałeczkę. Czuję, że pośpię dłużej troszeczkę. Halo, pasterze, wstawać wam trzeba. Co ty wyprawiasz na wielkie nieba? Chcesz zabić braci swoich, pasterzy? Któż do Betlejem wtedy pobierze? Lecz ja cię, bratku, jakoś kojarzę. Pamięć mam świetną, pamiętam twarze. Rączki więc w górę, obróć się. Spytam, ktoś ty? Popatrzmy. Diabeł Rokita, o wielkie nieba, alarm, koledzy. Pośród pasterzy są z piekła świetny. Mam tu Rokitę, chciał skrzywdzić ludzi, żeby się nie miał żaden z nich zbudzić. Jestem już, bracie. Gdzie ten pikiel? Zaraz go skrzydłem, strzelę w patelnię. Mów, kto cię przysłał? Co chciałeś zrobić? Jaki żeś plan wymyślił sobie? A, na pomoc! Maciek, uciekaj! Ucho! Chwila, panowie. Jedemne ucho, darujcie sobie. Nie krzyczę, Niele, to dobrzy ludzie. Spokojnie, bracia, przyszedłem was zbudzić. Ktoś ty? Jak to? Co od nas chcecie? Powiem, jak dać mi w końcu zechcecie. Jesteśmy dobre anioły z nieba. Przyszedłem was zbudzić, tak było trzeba. Jezus narodził się dzisiaj w Betlejem, by nieść ludziom miłość, nadzieję. Szedłem do was, by wieść przekazać. Byście go witać pobiegli zaraz. Lecz patrzę, a tu ten oto diabeł. Chciał tym was zabić. Więc całą sprawę przejęło zaraz biuro anielskie. Chcemy wyjaśnić plany diabelskie. Ha, więc to diabeł. Od razu wiedziałem, że coś z nim nie tak. Zło przeczuwałem. To myśmy do nas cię przygarnęli, a tyś nas za to bubach chciał zdzielić? Wstydź się! Patrzcie, jak zmyślił. To kał drania. Słuchaj, Rokita, koniec kłamania. Nie, ja nie kłamię. Także trzy króle też nie dojadą. I nikt w ogóle. Król Herod, inni piekła agenci. Wszyscy przebrania. Z pozoru święci. Słuchaj, Rokito, przestań się skłamać. Prawdę ja rzekłem, jak piekło kocham, błagam, nie chcijcie. Dobra, wynocha, żebym więcej cię już nie widział, albo cię oszczędzę w znaku krzyża. Dzięki, niebiescy dobrzy panowie. Nie, nie, Rokita już zbada sobie. Po coś go puścił. Zaraz doniesie, że
co, mam zgrzeszyć? Lepiej niech leci. Alert, uwaga, wszystkie jednostki, piekielna zdrada. Plan B wykonać i dla trzech króli przyznać ochronę. Chronimy wszystkich, co wieść o Bogu rozniosą później pośród narodu. A wy, pasterze, nic nie zwlekajcie, lecz pójdźcie innych i posłuchajcie. Idźcie się skłonić Bożej dziecinie, i wiara w Niego nigdy nie zginie. Musimy lecieć. Aniołowie, czekajcie jeszcze. Ty, Maćku, powiedz. Uratowaliście dziś nasze życie. Wielkie wam dzięki. Jeśli życzycie, byśmy dzieciątku pokój oddali. Zbudzimy wszystkich. Będziemy ruszali. Tylko nam wskażcie, gdzie ta nadzieja. Na świat nam przyszła.